Cześć, witajcie w kolejnym podniku z serii PlayStation i dziś pokażę Wam, jak naszego kontrolera podłączyć do laptopa za pomocą Bluetooth i cieszyć się z rozgrywki na naszym komputerze, sterować różnego rodzaju interfejsem naszego komputera, naszego Windowsa, tym oto kontrolerem, a więc zapraszam do poradnika. Ok, jak widzicie, jestem już przed swoim komputerem. I teraz, jak widzicie, mam tutaj swój kontroler, swojego pada od PlayStation 4, DualShocka 4. Jest komputer przenośny, jest komputer stacjonarny. Oczywiście tą metodę możemy wykonać na laptopie bezprzewodowo z Bluetoothem oraz na komputerze stacjonarnym. Tam tylko wtedy musicie dokupić sobie do komputera stacjonarnego adapter Bluetooth i w ten sam sposób to wykonacie. I jak widzimy, mamy pada wyłączonego i to, co teraz musimy wykonać, aby sobie zacząć grać na naszym komputerze i na naszym, z naszym padem od Playa 4. Przechodzimy do tych tutaj powiadomień, klikamy na logo Bluetooth, prawie wszystkie myszy, przejść do ustawień. Jak widzimy, mamy tutaj wszystkie nasze sprzęty, które mogą się łączyć Bluetooth i nie tylko. Jak widzimy, jest niewykryte na razie żadne połączenie. A więc, co teraz wykonujemy, to klikamy przycisk Share oraz logo PlayStation, czyli Share i logo PlayStation, i teraz czekamy, aż zacznie migać. Jak widzimy, lampka na naszym padzie zaczęła migać, więc klikamy tutaj w naszym komputerze dodaj urządzenie Bluetooth. Jak widzimy, mamy wireless controller, klikamy, jest teraz łączenie. Jak widzimy, gotowe. Mamy połączony. Jak widzicie, już steruję sobie padem po nawet całym laptopem, tak jak widzicie, przechodzę sobie po ustawienia. I w ten sposób mam już podłączonego pada. I możemy zacząć sobie rozgrywkę w różnego rodzaju gry na naszym padzie. Tak, a co jeżeli będziemy chcieli odłączyć naszego pada od naszego komputera, naszego laptopa? Co wykonać? A więc, jak widzicie, mamy tutaj połączenie naszego pada, a więc klikamy na niego. Mamy to przycisk usuń, klikamy usuń, jak widzimy, czy chcesz usunąć to urządzenie, klikasz tak. I w ten sposób mamy rozłączony nasz kontroler od naszego laptopa. Jak widzieliście, poradnik nie jest niczym skomplikowany. Bardzo prosta metoda podłączenia naszego kontrolera. Oczywiście możemy go też podłączyć przewodowo, wykorzystać różnego rodzaju aplikacje. Ja tutaj pokazałem komunikację za pomocą sieci Bluetooth. Widzicie, tak to działa. Jeżeli poradnik Ci się podobał, oczywiście zostaw łapę, zasubskrybuj kanał i widzimy się z nowymi filmami, oczywiście o komputerach, o konsolach już niebawem. Trzymajcie się, cześć, hej.